Serwis informacyjny Radia Safira. Serdecznie pozdrawiamy w piątek, 11 sierpnia. Oto przegląd wiadomości z kraju i ze świata. Światowy Związek Luterański i Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Praw Człowieka oraz Katolicki Uniwersytet Angolii zorganizowali trzydniowe szkolenie dla obrońców praw człowieka w Luandzie. Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości i ochrony lokalnych społeczności przed nielegalnymi przejęciami ziemi. Wśród uczestników byli aktywiści i rolnicy, którzy dzięki szkoleniu nauczyli się, jak korzystać z mechanizmów ONZ, aby skuteczniej chronić swoje prawa i zasoby naturalne. Polscy baptyści organizują chrześcijański festiwal Refresh w dniach od 12 do 15 sierpnia. Wydarzenie odbędzie się w Ośrodku Radość pod Warszawą. Festiwal skierowany jest do młodzieży z Polski, oferuje m.in. inspirujące wykłady biblijne i dobrą muzykę chrześcijańską. Jest to doskonała okazja do pogłębienia wiary i integracji z innymi wierzącymi. Hawaje. Kościół Harvest Kumulani Chapel na wyspie Maui założony przez zawodowego surfera jest obecnie afiliowany przy Harvest Christian Fellowship, którym kieruje pastor Greg Laurie. Teraz kościół świętował ochrzczenie około 2000 osób w ciągu ostatnich 7 lat. Od momentu afiliacji z siecią Harvest, kościołowi udało się podwoić liczbę członków do około 1000, a wspólnota przyciąga wielu turystów. Działalność kościoła obejmuje także inicjatywy charytatywne, takie jak organizacja darmowych posiłków podczas Święta Dziękczynienia. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie, prowadzona przez pastora Łukasza Ostróżkę, liczy 700 osób i działa od 1557 roku. Jest aktywna w pracy z dziećmi i osobami pragnącymi poznać luterańskie wyznanie. Parafia otwarcie omawia trudne tematy, takie jak aborcja czy orientacja seksualna. Zbliżające się zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie będzie okazją do spotkania luterańskich ewangelików z całego świata. Parafia aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do tego wydarzenia. Linia lotnicza Southwest Airlines planuje odwołać się od nakazu sądowego z Teksasu, zobowiązującego 3 jej prawników do przejścia szkolenia z zasad wolności religijnej. To skutek po przegranej w sprawie byłej stewardesy Charlene Carter, zwolnionej za wyrażenie poglądów pro-life. Sąd nakazał firmie przywrócenie Carter na stanowisko i zapłacenie odszkodowania. W lipcu ubiegłego roku przyznano Carter 5 100 000 dolarów odszkodowania, ale kwota ta została w grudniu zmniejszona do 800 000 dolarów. Instytut Ekumeniczny w Strasburgu organizuje kurs online na temat ekumenizmu od 23 do 27 października. Kurs będzie prowadzony w języku angielskim i skupi się na omówieniu dorobku ekumenicznego z ostatnich 60 lat. Będzie się koncentrował na sposobach i narzędziach do rozwijania relacji między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi. Uczestnicy będą omawiać wyzwania i sposoby promowania zbliżenia między kościołami. Zgłoszenia można składać online do 15 sierpnia. Filmik przedstawiający dwie pszczoły odkręcające butelkę w Brazylii stał się wiralem, wywołując debatę na temat inteligencji owadów. Chociaż niektóre badania potwierdzają zdolność pszczół do uczenia się i korzystania z narzędzi, to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy te konkretne owady działały celowo. Nagranie wywołało podziw i wątpliwości, a jego autentyczność jest potwierdzona przez twórców filmu. Międzynarodowy zespół naukowców odkrył w Chinach starożytną ludzką skamielinę, która nie przypomina żadnego wcześniejszego znaleziska hominina. Kości nie pasują do linii neandertalczyków, denisowców ani ludzi współczesnych, co może oznaczać konieczność dodania nowej linii do ludzkiego drzewa genealogicznego. Skamieniałości te mogą reprezentować hybrydę między liniami, które dały nam współczesnych ludzi. Odkrycie to komplikuje zrozumienie ścieżki ewolucji i wymaga dalszych badań. Fałszywe nawrócenie to zewnętrzna religijność bez autentycznego związku z Chrystusem. Przykłady biblijne ilustrują, że prawdziwe nawrócenie wymaga nie tylko zewnętrznego zachowania, ale i wewnętrznego zrozumienia wiary. Każdy może odkryć prawdziwy, autentyczny związek z Chrystusem. Zachęcamy do refleksji nad tym zagadnieniem, słuchając audycji z cyklu Pełnia Życia, codziennie na fali Safira FM o godzinie 9 i 17. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Safira. Zostańcie z Bożym błogosławieństwem.